Hej, cześć, witajcie, jestem Sprinter, to jest już 9 odcinek, zagrajmy w Rimworld, jej! Jest godzina 12, na godzina, o której nagrywam, to jest godzina 12, przez co mogę być troszeczkę ospały, gdyż dopiero co wstałem. A jeszcze światło mi trochę świeci na ekran. I mało co widzę. O, dobra, widzę, nagrywa się. No, samochody jadą, poczekajcie, tylko zamknę okno. O, jeszcze dzwony, tak wszystko naraz, dobra. No i co to było? Dźwięk ja dobrze podpiąłem, bo ja testowałem OBS-a i ten, i... Dźwięk chyba trochę za cicho, poczekajcie chwileczkę. Okej, okay, dobra, profesjonalny YouTuber, profesjonalna praca. Znaczy, to jeszcze nie jest moja praca. Jeszcze. No to tak. Zauważyłem, że jestem idiotą, gdyż jak patrzyłem na obszary... Obszar bez dachu. Tutaj nie zrobiłem, i tutaj też nie zrobiłem, i tutaj też nie zrobiłem obszaru bez dachu, więc jestem kompletnym kretynem, bo o tym zapomniałem. I przez to tutaj cały czas był ten dach i w ogóle one nie zbierały mi prądu, przez co żarcie mi się psuło. Być mądrym jak ja, to trzeba, nie wiem, talent jakiś mieć, z tym się trzeba urodzić. Ciekawe, czy to jest zaraźliwe. A i w ogóle tak zauważyłem, patrzcie, jak pięknie mam tu rozstawione gejzery. Gdy będzie... O, i tutaj jeszcze jest. Gdy będziemy mieć energię geotermalną... Stymka w ogóle, brać tą emkę, bo się zepsuje. O, dziękuję. Robisz dokładnie to, co chciałem. No i ten, co ja chciałem powiedzieć, bo zapomniałem. Nie umiem sobie przypomnieć. No to nieważne. No to nieważne. Co trzeba teraz zrobić tutaj? O! Miałem dzisiaj taki piękny sen, żeby w końcu może zrobić tutaj drzwi. Tak po prostu. Walnąłbym tutaj drzwi. A tutaj drewniane, no niech będą te drewniane. A tutaj z metalu, bo drewno mam pod dosetkiem, a metalu troszeczkę mam mało. Więc no też trzeba... czekajcie chwilę. Trzeba oszczędzać. Co to jest? To jest cegła piaskowa. Czy piaskowca. Cegła z piaskowca to tutaj nie mogę, to tak zrobię. I tutaj też tak. I drzwi. A drzwi mogę z piaskowca? Mogę z piaskowca, to tak, o. A to anuluj i też rób tak, to jest piaskowiec. Jeszcze raz się ten. Tak, dokładnie. To jest piaskowiec. I walnę to tak. I teraz mamy jako taką obronę, przez którą oni nie przejdą, chyba że będą musieli tak sobie. O, przechodzi trochę dłużej. Więc teraz będziemy mieć lepszą obronę, dzięki czemu po prostu nam nożownicy nie będą wchodzili. A jak będą wchodzić, nie będą, bo będą musieli się albo przebić przez drzwi, albo będą musieli przejść przez metalowy, nie metalowy dach, worki z piaskiem. O, patrzcie, jakie to piękne, piękna obrona będzie. Och, 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 już to widzę. Kurde, oni w całkowitej ciemnicy żyją, bo cały czas chodzą pod dachem, ale to nie jest. O, patrzcie, jak pięknie działają, już energia, prąd jest. A ty kiedy się przejmiesz w końcu, gnoju, już od 10 odcinków się nie przejąłeś. Głupku, głupi. Patrzcie, ile w ogóle mamy granatów. Trzeba w końcu to sprzedać. Robert. Weź to sprzedaj. Oj, a tu, w tym ostatnich odcinkach, znaczy w ostatnich odcinkach, w ostatnich wersjach nie ma tego handlarza, co tak przylatywał na planetę i halo, chcę sprzedać coś tam, nie? Teraz tego nie ma, szkoda. O, krewka tu jest. Dobra, musimy mieć metal. Musimy się gdzieś wkopać, żeby mieć ten metal. Przez co nasi górnicy muszą iść się wkopać, tylko gdzie? Tylko gdzie? Pytanie jest, tylko gdzie? To chyba tutaj. Dobra, wkopcie się tak. Chcę zobaczyć, co tam będzie. O, są tu leniwiec ten głupi jest. Co to jest? Bumrat. Nienawidzę bumratów. Czy one się jakoś nazywają inaczej po polsku? Wybuchowy szczur. No tak. A to dawniej, co, bumrat, to dawniej tak po angielsku się grało, bo nie było tego... nie było polskiego i tak całkowicie inne doznania były. Natrafiliśmy na sprasowane żelazo. O, to jest to samo co metal? Dobra, nie wiem, wykopcie to. I tak, już ludzie śpią, jest godzina 8? Na ze... Nie, tak, 7. Nie, to stopnie, Boże, jest godzina w Rimworldzie 19, okej. Czy wykopałeś to? Nie, nie wykopałeś. Zacząłeś, ale nie wykopałeś. Dobra, to jest krewka, krewka. Trzeba właśnie kilofy jakieś lepsze zrobić, chyba w badaniach, bo jeśli się nie mylę, właśnie takie coś tam było. Harmonogram. Ty masz inny, dlatego się zdziwiłem. Czas wolny. Ty nie masz czas wolny taki, relaks masz tutaj, to masz sen. A ty będziesz pracował jak za czasów komuny. Nie, w sumie nie, tam się wtedy nie pracowało tak.
że ten, że ciężko tylko właśnie tam się obijało chyba. Podobno. Dobra, w badaniach chciałbym sprawdzić, czy gdzie są kilofy? Drzwi automatyczne, uzyskiwanie metalu, transport pody, płody, hehe, pody, hehe. Kilofy. Bo pamiętam, że coś takiego kiedyś było. Kiedyś, ale nie wiem czy teraz jest. Obróbka metalu, moździerze, pułapki, płety, klejące, zatmęczone, produkcja. Elektryczna kremacja. O, ciekawe. Może oni coś tam cały czas narzekają, ja mam to gdzieś. Łóżko szpitalne by się przydało. Co tu się drobiem? O, jak mi przykro. Głupi kot. Nie ma. Bronie wielolufowe. O kurde. To pewnie takie minigany. Pompa wodna, ciekawe po co. Szalone zwierzę. O, kozica. Kogo atakujesz? Pewnie tych dwóch tam. Dobra. Alarm prawie krytyczny. Chodźcie tutaj. Fala zimna. Jej. Dobra, proszę, jaki macie? Myślałem, że to. Myślałem, że to trochę trudniej będzie, a to. Jeden strzał i dziękuję, do widzenia. Wow. Biedny koziorożec. Odkryto nowy obszar. Wow. Mamy obszar. I dużo. Sprasowane żelazo to żelazo. Metal. Jesteśmy bogaci. Hurra. Jej, będziemy mogli wykopać więcej. Tu jeszcze mamy coś. To coś. Dobra, już przestań się kopać tam. Ekran. Brawo, zrobiliśmy leki. Tylko teraz trzeba narkotyki zrobić, żeby mieć leki. Oczyszczenie psychitu. Co to psychit? Odzyskiwanie metalu, kremacja, te drzwi automatyczne. O, łóżko szpitalne. To się przyda może. A, plony. Wow, ziemniak has died because of cold. O nie, wszystko umiera, bo zimno. Zbierać te plony, póki można. Zbieraj plony. Zbieraj plony, szybko zbieraj plony. Ty. Nie można. Ty. Nie można, ty. Nie można, kto może? Kto może wycinać? Zajmij się wycinaniem ziemniak. Szybko. Szybko, bo zima jest. Zima, zimno jest. Szybko. O kurde, tego się nie spodziewałem, że będzie taka fala zimna, że 13 na zewnątrz, naprawdę. Uch, zaraz będzie sypał śnieg. To nas. Kolejny raz, kolejny rok zima zaskoczyła kierowców. Dobra, trzeba zrobić jakieś ogrzewanie. Ale metalu nie mamy. O, już mamy. Dobra, więc tak. Gdzie to jest? Grzejnik. To trzeba tak. Raz, dwa. Kurde, nie tak. Jak się to obracało? Tak, okej. Chyba, że wam zrobię taką wentylację. Dobra, jest taką macie. I wy tutaj taką po prostu. Macie. I grzejnik będzie chyba jeden na wszystkich. Masz tu grzejnik, a ty masz tutaj, tutaj. Dobra, jest. I jeszcze tak. Tak, grzejnik to znaczy tutaj. 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 I tutaj. Dobra, bo trochę zimno jest. Minus troszkę się rozchorujecie, więc. A, szybko robić grzejniki. Nikt nie spodziewał się tego. Nikt nie spodziewał się hiszpańskiej fali zimna. A, szybko zajmij się plan grzejnik. Buduj to. Ty też, nie. Budowniczy. Eagle. Nie możesz budować, a ty możesz? Nie. Eagle. Nie możesz budować, ty. Nie możesz, ty. Nie możesz, ty. Eagle. Dobra. Musisz to budować. Musisz to szybko zbudować, póki nie umrzemy. Zimna, jest, grzejnik, nice. Jeszcze tutaj. Mhm. To oni już wstają, już jest jasno. Nie. 21. Jest ciepło? Jest, coś się grzeje. Jedna osoba bezczynna.
Jeśli jesteś bezczynna, to wiedz, że jesteś przydatna do budowania wszystkiego, więc praca, halo, budowanie. Kim ty jesteś? Nie wiem, jakieś chińskie znaczki. Może chińskie znaczki, jakieś trudne słowo, dobra. Buduj, on nie może wyjść. Oj. Nie, właśnie nie musisz budować. A, bo się skończył metal. Skończył się metal. Ubrania wam trzeba, bo umrzeć się zaraz. Hipotermia lekka. Więc załóż płaszcz zimowy. Ty. Czapkę załóż. Ty masz ten wszystko. Ty masz wszystko. Ty masz hipotermię. Czapkę załóż. Gdzie jest kolejna czapka? Tu jest czapka. I ty hipotermia. Weź czapkę załóż. Nie mam już czapek. O nie! Gdzie są czapki, halo? Tam była jakaś czapka? Nie, on już zebrał. Albo wilk zjadł. Gdzie jest jakaś czapka, halo? Nie, masz to jest tu czapka, dobra, znalazłem. Ha, nie macie hipotermii prawie wszyscy, nikt. To jest zdrowie. Dobra, macie płaszcze zimowe, jest wam okej. Tak, nikt nie ma hipotermii, nikt nie ma hipotermii. Ty masz hipotermię, Robert. Nie miej hipotermii, halo, płaszcz zimowy. Zwykły, załóż to. Dobra, nie masz. Ubrali się cieplutko, jest dobrze. Grzejniki jeszcze wam grzeją, nie będziecie umierać na hipotermię. Jest okej. I wykopać więcej tego metalu trzeba, co tak malutko? Wykopać więcej. O nie, krwiożercza sfora. Co to jest? Co? O cholera. O nie. Krwiożercza sfora dzikich bawołów. O nie, mawoły atakują. Wszyscy do broni. Do broni. Mawoły atakują. Mawoły. O nie. Dobra, tutaj idzie. Tylko teraz nie możemy tego spieprzyć. Jak spieprzymy, to będzie przypał. Przypeks. Dobra, ty masz pistolet. Ty masz to, nie miej tego, miej. Strzelbę miej. Nie, strzelba. A ty byś miał to. Dobra. Nie, tylko ty. Tutaj. Aha, i ty masz sam nożyk. Nie możesz mieć samego nożyka. Same nożyki są dla frajerów. Będziesz miał lekki karabinek kalibru milion. Dobra, proszę mi tu wejść. Gdzie jest ta mordercza sfora? Nadchodzą! Będzie tyle mięcha! Czekajcie, gdzie jest ostatnia osoba? Tutaj jest, dobra. Wszyscy na stanowisko bojowe. Gdzie są shotguny? Shotgun tutaj jeden, tutaj drugi. Dobra, shotgun tutaj idzie, drugi shotgun tutaj. Tutaj idzie tutaj. Rozmieści się tutaj. Mki. Gdzie jest druga Mka? Tutaj idziesz. Mka tutaj. Karabin idzie tutaj. Mka tu. Dobra, gotowi. Ładnie, symetrycznie. Cel pal. Dobrze, jeden dostał. Drugi, więcej. O nie, podszedł tutaj. I tutaj się przedarł. Atakować ich wszystkich. Nie wiem co robić, nie ginąć. Ranny, dobra, przeżyjecie, bo to tylko bawoły. Nie strzelać po sobie, idioci. Dobra, jeszcze jeden. Brawo, gratulacje, wygraliście życie. Nice! Kolejny atak odparty. Poluj i poluj. Tyle mięcha, patrzcie ile mięcha. O kurde, ile mięcha. Weźcie, pobijcie to czy coś. Nie, dobijcie to, proszę. Weźcie, dobijcie. Uratuj, zajmij się łowieniem. A ty naprawiasz. Nie uratuj. Dobrze, ale pięknie go dobijasz. Ale pięknie go dobiłeś. Jeszcze tego, zajmij się. Dobrze. Jebać leszczy z lamusami się nie pieścić. A te bawoły to niezłe lamusy, XD. Dobra. Mamy tu ciepełko teraz. Mamy grzejnik? Nie, nie mam grzejnika. Tutaj przydałby się nawet dwa grzejniki. Do tak dużej połaci terenu, naprawdę. Energia, nie energia, temperatura. I grzejnik, o nie mamy metalu. Jak zwykle. To nic. Walnę jeden tutaj grzejnik, a drugi będzie tutaj. Tu. Opla. Dobra, jest. Działa. Jest cudownie. A ten grzejnik jest... Działa. Wszystkie działają. Kapsuły transportowe. Co tam ciekawego? O, żarcie. Dawaj. Tylko obok misia jest, kurde, żeby misio nam nie wpieprzył żarcia. Oj, teraz taka su... Ale w sumie dobrze, że nas zaatakowały, bo żarcia nie mieliśmy. A teraz te bawoły, kurde, tyle żarcia mamy. Tylko żeby... Mało pożywienia. Stąd tylko 23 posiłki. To może ktoś, nie wiem, użyje ich czy coś. Nie może się. Kto jest w ogóle tu kucharzem?
Wiecie co, bo trochę długo wam mija przechodzenie. Pozostaw otwarte. Pozostaw otwarte, pozostaw otwarte. What the fuck? Czy to się zbugowało? Nie wiem, nieważne, dobra. Ale... Dobra, to się przy mnie nie zepsuje, bo jest tak zimno cholernie, że to się nie zepsuje. Pomieszczeń minus 15. Minus 16, a tutaj macie 15, a tutaj macie też słabiutko. Dogrzewaniem. Kurde, bela. Jak tu zimno, jest na zewnątrz 2 minus 23. Dlaczego to? Duże ryzyko załamania. Sramne wasze załamanie. Właśnie zdrowie, jak tam zdrowie. Siniak, siniak, siniak. Dobra. Dobra, tam. Siniak ma w głowa. Bo oni tylko bili tak. Swoimi główkami głupimi, nie? Ale energię nam żera. Potrzeba czegoś lepszego. Potrzeba energii geotermalnej. Dobrze, grzejnik jest jeden i teraz drugi weźcie, budujcie. Buduj drugi grzejnik ktoś. Dobrze, i jeśli chodzi o tam okopanie, wykopaliście wszystko? Nie wykopaliście wszystkiego. Ale tyle metalu, kurde, tutaj jest. Nice. Nice. Ile w ogóle? 16 minut. Dobra, to jeszcze. Co to jest? A, druga mordercza sfora, albo oni uciekają przed czymś, nie wiem. Może lodowce, nie wiem, się topią i teraz tu powódź będzie od góry. Epoka lodowcowa wersja Dreamworld. Dobra, co my tu mamy? Chciałby się tu wkopać. Tylko ja się boję, że tu będzie ten, że tu będą te takie... Alieny takie, nie wiem jak to się nazywa, bo takie alieny. One są straszne. Znaczy straszne, straszne do ubicia. Dobra, mamy mnóstwo metalu, ale i tak on się nas skończył, więc nie mamy metalu. Produkcja, nie produkcja, energia. Energia geotermalna. Dlaczego nie mamy energii geotermalnej? Halo? Gdzie jest energia geotermalna? Dlaczego ja nie badam energii geotermalnej? A gdzie jest energia geotermalna? Tutaj. Weź to, to jest ważniejsze. Weź to badaj. Koleści potrzebują leczenia. Sram na to. Jest tu ciepło w pomieszczeniu 13. Dobra, jest okej. Dlaczego to jest ten kamień? Ten też. Joci, dlaczego wy tak zrobiliście? Rozbierz to. To jest brzydko przez to. Weź to zbuduj ktoś ładnie czy coś. Dobrze, Dobrze, mamy piromana. Nawet nie wiedziałem. Ale okej, okay. Dlaczego nie mogę? Drewniana kłoda jest? I proszę drewniana kłoda tutaj zbudować. Tylko nie. Aha, ty! Boże! No tak, przecież mamy... No podpalaj sobie, powodzenia. Powodzenia! Tylko nie podpal nam więzie. No podpalaj więcej, frajerze. Nie lampkę tylko. Lampka się szybko psuje. Ty będziesz kiedyś spał, czy ty będziesz po prostu chodził i podpalał, frajerze? Co, już się, o, już. Nice. Duże ryzyko załamania. Sramne wasze ryzyko załamania, Jezus Maria. Przecież tak wy nigdy nie ten... Nigdy nie załamiecie się tak do końca. Dywan by się przydał tu zrobić, jakiś ładny. Jak się robi dywan? Tkanina, potrzeba tkaniny. Nie wiem jak się robi tkaninę. Ale wiem, że kwiatka z wam dam, żebyście tak bardzo nie narzekali. Doniczka. 15 drewna. A mogę, z czym mogę doniczkę? Znaczy nie chodziło o to, co mogę tam zaplantować. Bombę XD. Dobra, to. Oj. No krzywo postawiliście, ja pierdzielę. Przenieś na inne miejsce. Robi się coraz cieplej. Super, te grzejniki naprawdę teraz będą miały sens. No co się stało? A, przybliżyłem po prostu. Dużo w ogóle mamy tego, trzeba to sprzedać kiedyś. Po prostu ubiorę was. Zatrucie, a sramne to twoje zatrucie. Czy dałoby się? Gdzie w ogóle są twoje ubrania? Sprzęt. Zwykły, bardzo zły. Ale kamizelka to pieprzy. Wymuszona, posz z tkaniny. To robi się coraz cieplej, to weź to wyrzuć. Zwykłe, dobra. Jeśli chodzi o ciebie. Zwykły, tandetny. Zwykły, dobry. Dobra.
Aha, dobra, płaść tkaniny. A nie, bo teraz się robi coraz cieplej. Tak? Możesz chodzić sam pod koszulką. Spodnie, butów nie potrzebujesz. No i panele słoneczne. Panel słoneczny się zepsuł, jak przykro. Słaby zbyt, bo słaby znów tkanin. Dobra. Płaszcz wymuszony. No jak bardzo tak, to masz? Bardzo zły. A się nie czepiasz chyba, nie? Ale na wszelki wypadek masz to. Ściągnę ci to i... I to tyle. Jeśli chodzi o ciebie, wymuszone masz to. Kurtka zimowa, dobra, bo lubisz kurteczki zimowe i to też wymuszone to masz. O. Dobra, ogarnąłem ich. Teraz wszędzie leżą te ubrania. Mam nadzieję, że wam zimno nie jest. Macie minus 2. Bo takich do podkoszulków rozebrałem, a tu nagle, ej, zaraz, przecież jest minus 2, nie? Zobaczę, czy nie mają hipotermii. Tak na wszelki wypadek. Nie, nie mają. Każdy ma zatrucie pokarmowe, zero hipotermii. Patrzcie, ile mięcha mamy, nie? To bogactwo. Dobra, skoro jest jeszcze zimno na polu, to przydałoby się to wykopać i podmienić to na... na drewno. Podmiecie to na drewno, jakbyście mogli szybciutko. Dziękuję. Jeszcze jeden. Dziękuję. Dobra. To... W ogóle to już nie jest potrzebne, rozbić to. Chyba, że ty też badasz? Demontuję, dobra. Przydałoby się troszkę kogoś, kto to naprawi, bo tu brzygi są wszędzie. Ktoś to ogarnie? Tutaj, halo? Dobra, patrzcie, ile teraz mam miejsca. Nice. O, baterie naprawili. A kamizelki by się przydały. Zdrowy charakter. Co macie wymuszone? Ja wam to zdejmę. Będziecie mieli tylko... dobra. Wymuszone, kamizelka. Dobra, wypieprz to. Gdzie to jest? Tutaj. To co macie wymuszone, ja wam to zdejmę. Bo tak sobie zdałem sprawę, że dopiero jak będzie atak, to oni będą to zakładali, nie? Wymuszone. Takie wymuszone, to proszę bardzo, bez tego. Zwykły, dobry. Jak ci będzie zimno, to sam sobie to ubierzesz, nie? Przecież nie jesteś chyba głupi. Wymuszone kamizelka, też to ściągnij. Czyli tam lubisz ciepełko. I ty też. Dobra. To trzeba... Jeszcze tu gdzieś kamizelka była jakaś, którą wyrzuciłem. O, i tu by się przydało jeszcze. Czy jest zimno, czy... Nie, to po prostu badanie, dobra. Gdzieś kamizelka jest. No bo zgubiłem kamizelkę jedną. Jak mi przy... O, tu jest, dobra. Pan, awaria panel znowu? Nie, dobra. No i chyba tyle. Jak tam wam idzie kopanie tutaj? Nie ma nic, dobra. Na całe szczęście. Kurde, mam katarek lekki, nie wiem dlaczego. Wykopcie to jeszcze tutaj. 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 I tutaj. No, takie coś. Taki wzoreczek. Ładny. W sumie tutaj te worski... Dobra, niech sobie będą. I wszyscy śpią. O, czepeczka. Wiecie, wszyscy śpią. Ja przed tym spałem. A ten odcinek też musi zasnąć. Więc on również dobiega końca. Jeżeli ten fantastyczny odcineczek z Remordage, już 9 chyba ci się spodobał, daj łapkę w górę, zasubskrybuj, napisz komentarz. Bardzo komentarze mnie motywują, łapki też. I to w ogóle idzie na pozycjonowanie filmu. Jak to Ator mówił, idzie na to na pozycjonowanie filmu. Ja też to patrzyłem na statystyki, różne takie rzeczy, faktycznie. Przez co, kurde, będę się rozwijał i będę taki wielki, i będę takim dużym kanałem. I będę niszczył, znaczy nie będę niszczył. Ale przeważnie tak duże osoby robią. No, dobra, tak czy siak. Jeżeli ten filmik ci się spodobał, daj łapkę w górę, zasubskrybuj. Jeżeli nie, zrób to samo, tylko napisz komentarz, co przydałoby się zmienić. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!